ośrodku badawczym tajnej organizacji, fundacji SCP, nastał kryzys. Wszystkie anomalie pouciekały z zabezpieczeń, a teraz tylko ty i twoja drużyna możecie uratować ludzkość i uciec z Ośrodka 19. Ja jestem Pio, a dziś zapraszam was do materiału o tym, jak grać w Escape from Site 19. Escape from Site 19 to ekstremalna gra planszowa, w której kooperacja to podstawa. Gra się w nią w drużynie od 3 do 5 graczy. Razem stawicie czoła kartom, które poddadzą was wyzwaniom zarówno fizycznym, jak i mentalnym. To nie jest gra dla osób o słabych nerwach. Przejrzymy teraz elementy, które będą nam potrzebne do rozgrywki. Większość z nich znajdziecie w tym jakże stylowym pudełku. Mamy planszę, karty postaci, karty zadań posegregowane według stopnia trudności od Safe przez Euclid aż po Keter, dodatkowe karty Taumiel, a także karty administratora, kostkę, świece. Akurat ja mam świecę z dodatku, ponieważ oryginalna świeca, która była w grze, już zdążyła mi się wypalić, więc polecam też dodatek w formie świec w kształcie logo różnych organizacji w uniwersum Fundacji SCP. Są zapachowe w dodatku, więc polecam. Dalej mamy żetony w 5 kolorach dla różnych graczy i jeden większy żeton skażenia krzyżowego, specjalne karty SCP-001 oraz karty pomocnicze. Oprócz tego do rozgrywki potrzebujecie również stopera, na przykład w formie telefonu, do odmierzania, ile czasu zostało wam do końca gry, a także przekąski i napoje. Tak, jest szansa, że przekąski i napoje przydadzą wam się do niektórych zadań w grze. No i na koniec najważniejsze, przedmiot osobisty. Przedmiot osobisty to mały fant, który należy do ciebie i który będzie służył ci jako pionek w trakcie gry. Może to być przypinka, pierścień, jakaś mała zabawka, zabytkowa moneta albo guzik. Grunt, żeby miał on dla ciebie jakieś znaczenie, a przez to znaczenie dla twojej postaci. Teraz, skoro już o tym wspomniałem, przychodzi kolej na wybranie koloru żetonów i wybranie lub wylosowanie postaci. Każda z nich ma opis organizacji, do której należy, cechy pozytywne i negatywne i specjalną umiejętność. Jeśli grasz po raz pierwszy w Escape from Site 19, najlepiej, żebyś wybrał jedną z tych postaci, bo mają niższy stopień skomplikowania względem reszty kart. Pozytywna cecha na twojej karcie, jak sama nazwa wskazuje, jest w stanie pozytywnie wpłynąć na twoją rozgrywkę. Mogą to być dodatkowe punkty ruchu, mniejsze kary przy niezaliczaniu zadań albo inne ułatwienia w przedzieraniu się przez Ośrodek 19. Analogicznie, negatywne cechy utrudniają rozgrywkę. Może to być spowolniony ruch albo konieczność wykonywania zadań za innych graczy. Specjalna zdolność to umiejętność, którą można aktywować, jeśli zapłaci się daną ilość kluczy dostępu, waluty w tej grze. Zwykle pomagają one szybciej ukończyć zadania, jakie staną na waszej drodze. Całkowicie je negują, albo pozwalają na dobranie dodatkowych wspomagaczy, czy na całkowitą zmianę tożsamości twojej postaci. U dołu karty postaci znajduje się licznik kluczy dostępu, który pozwala na śledzenie ilości punktów, które dotychczas udało ci się zebrać. Organizacje, do których należą postacie, nie są bez znaczenia. Escape from Site 19 posiada w sobie elementy roleplayu. W trakcie rozgrywki ty i twoja drużyna stajecie się waszymi postaciami. Nadaj swojej postaci imię, wymyśl powód, dla którego dołączyła do swojej organizacji, dlaczego znalazła się w Ośrodku 19 akurat w trakcie tej tragedii i wymyśl historię, która stoi za jej przedmiotem osobistym. Jeśli to pierwszy raz, kiedy słyszysz w ogóle o uniwersum Fundacji SCP i twój znajomy wysłał ci ten film, żebyś dowiedział się, o co tutaj chodzi, nie martw się. Zarówno wprowadzenie do gry w postaci listu administratora, który znajdziecie w pudełku, jak i opisy organizacji na kartach postaci to wiedza, która absolutnie wystarczy ci do stworzenia unikatowej persony do rozgrywki. Puść wodze fantazji. Tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. A jeśli nadal masz problem z wymyśleniem historii, zajrzyj do instrukcji i skorzystaj z sugestii fabularnych pod jej koniec. Gdy już macie przygotowane karty postaci, pora na wylosowanie ostatecznego zadania, które będzie czekać na was pod koniec planszy. SCP-001. Nie podglądając, wylosujcie jedną z kart SCP-001 i połóżcie ją awersem do stołu pod koniec planszy, tak żebyście nie mogli podglądać. Tak. Teraz pora na przedstawienie się. Wylosujcie, kto zaczyna rozgrywkę poprzez rzut kością. Osoba z najwyższym wynikiem rozpoczyna od przedstawienia swojej postaci,
jej umiejętności i cech szczególnych. A następnie, gdy wszyscy się już przedstawią, rozpoczyna rozgrywkę. O ile odgrywanie postaci nie jest konieczne, pamiętajcie, że o wiele ciekawszym opisem jest fabularne przedstawienie cech swojej postaci, niż tylko powiedzenie: no, mogę poruszać się o jedno pole więcej niż wy. Zależnie od tego, ilu mamy graczy przy stole, nastawcie timer. Jeśli w ciągu tego czasu nie uda wam się uciec do środka 19, przegrywacie. Spójrzmy na planszę. Nie zwracajcie uwagi, proszę, na wosk. Jedna z kart kiedyś kazała nam wylać wosk na wszystkie pola po kolei. Każdy jej element omówimy już za chwilę, ale póki co wystarczy, że wymienimy sobie po kolei, z czego się składa. Mamy pole startowe, 3 checkpointy, pola z zadaniami, pole końcowe z SCP-001 i 2 sekcje na żetony lockdownu i żetony skażenia krzyżowego. Znajdźcie w swojej stercie żetonów jeden większy z X-em i połóżcie go tutaj. Zapalcie świecę, odpalcie timer i zaczynamy. Tura każdego z graczy składa się z 4 faz. Faza przygotowania, faza ruchu, faza spotkania i faza przegrupowania. Fazę przygotowania na chwilę obecną pominiemy i przejdziemy od razu do fazy ruchu. Rzucamy kością. I poruszamy się do przodu naszym przedmiotem osobistym. Bezpośrednio po tym następuje faza spotkania. Dobieramy kartę zadania o klasie, na której przyszło nam stanąć. Jeśli uda nam się wykonać to zadanie, w fazie przegrupowania upewniamy się tylko, że wszystko jest na swoim miejscu, dobieramy odpowiednią ilość punktów i następnie kolej następnego gracza. Przejdźmy teraz do najważniejszej części całego Escape from Site-19, czyli zadań. Zadania mają 3 klasy, zależnie od poziomu trudności. Bezpieczne, Euclid i Keter. Im dalej zagłębiacie się w ośrodek 19, tym groźniejsze będziecie napotykać anomalie, a co za tym idzie, cięższe zadania. Oprócz tego, zadania posiadają różne podklasy, oznaczone ikonkami w ich lewym górnym rogu. Niektóre postacie są skoncentrowane na szczególnych typach zadań, a niektóre karty pozwalają na różne dodatkowe interakcje, zależnie od typu karty. Każda karta reprezentuje jeden zbiegły anomalny obiekt SCP i posiada parę podstawowych cech. Numer i nazwę danego SCP. Fabułę obiektu, którą należy przeczytać wszystkim graczom na głos. Zadanie samo w sobie, czyli instrukcje co do tego, co masz dokładnie wykonać, aby zaliczyć kartę. Może to być na przykład wykonanie 10 pompek, ugryzienie innego gracza, opowiedzenie przez minutę o swoim największym strachu, albo wypicie pół litra swojego napoju, albo zjedzenie swojej przekąski w mniej niż minutę. W prawym górnym rogu widnieje ilość punktów, kluczy dostępu, które otrzymasz po prawidłowym wykonaniu zadania. Jeśli to było zadanie zespołowe, większa cyfra oznacza ilość punktów dla gracza, który wyciągnął kartę, a mniejsza to punkty dla wszystkich osób, które były zaangażowane w wykonanie zadania. Opcjonalnie karta może zawierać również poziom trudności, który należy wylosować rzucając kostką. Generalnie zadania dzielą się na 2 typy. Jednorazowe albo ciągłe. Zadania jednorazowe to takie, które możesz wykonać tu i teraz i dostaniesz za nie punkty od razu. Zadania ciągłe jednak dzieją się przez kilka tur. Na przykład SCP-1889 wymaga od ciebie, żebyś przez 3 rundy, za każdym razem, gdy musisz wypowiedzieć na głos jakąś liczbę, celowo wypowiadał inną liczbę niż miałeś. Po dobraniu takiej karty, kładziesz ją obok swojej karty postaci i umieszczasz na niej liczbę żetonów odpowiadającą liczbie tur, która została ci jeszcze do wykonania tego zadania. To są tokeny czasu. Na początku każdej tury, w fazie przygotowania, zdejmij jeden żeton czasu z karty zadania ciągłego. Zadanie trwa, dopóki go nie zaliczysz, bądź potkniesz się i nie uda ci się go wykonać. Jeśli w jakiś sposób nie wykonasz zadania, pomylisz się, nie wytrzymasz stojąc na jednej nodze przez pół minuty, albo nie wytrzymasz nie śmiejąc się przez 3 rundy, zadanie zostaje uznane za niezaliczone. Podkładasz je obok swojej karty postaci, tak samo jakby się zaliczył, a następnie cofasz się pionkiem do poprzedniego checkpointu. Checkpointy to miejsca na mapie, które zapisują wasz postęp w przedzieraniu się przez ośrodek 19. I więcej o nich opowiem już zaraz. Następnie odrzucasz daną ilość kluczy dostępów, zależnie od checkpointu, na który się cofnąłeś, a następnie bierzesz jeden żeton ze swojej sterty i kładziesz go na puste miejsce żetonów lockdownu. Jeśli nie masz wystarczająco kluczy dostępu, dokładasz dodatkowy lockdown. Jeśli tych żetonów lockdownu zbierze się tu zbyt duża ilość, przegrywacie grę.
Dlatego tym bardziej musicie uważać i wspomagać się wzajemnie w waszych zadaniach, nieważne jak ciężkie by były. Jest jednak szansa, że dwa zadania, które otrzymałeś, będą się wzajemnie wykluczać. W tej sytuacji, i tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę uzasadnione, możesz użyć swojego żetonu skażenia krzyżowego. Połóż go na jednym z dwóch zadań, które się wykluczają. Dzięki temu zostaje ono wstrzymane do czasu, w którym skończysz zadanie, które wyklucza możliwość zrobienia tego pierwszego. Pamiętajcie jednak, żeby używać tej zasady tylko kiedy to naprawdę konieczne. Wróćmy do checkpointów. Służą one jako swoisty zapis dla waszych postaci. Jeśli przejdziesz przez checkpoint, możesz być pewien, że jeśli następnym razem nie zaliczysz zadania, wrócisz się do ostatniego miejsca zapisu. Idzie za tym większe ryzyko. Im dalszy checkpoint, tym więcej musisz odrzucać kluczy dostępu za każde niezaliczone zadanie. Oprócz tego, checkpointy mają jeszcze jedną ważną rolę. Dają wam chwilę na wytchnienie i pozwalają lepiej poznać wasze postacie. Gdy tylko przekroczysz checkpoint, zanim dobierzesz zadanie albo zakończysz turę, poświęć minutę na odpowiedzeniu na jedno pytanie dotyczące twojej postaci. Przez co najmniej jedną minutę opowiadaj na dany temat. A jeśli twoja drużyna uzna twoją opowieść za oryginalną i spójną, dostajesz dodatkowy klucz dostępu. Przy checkpoincie 0, czyli na starcie, każdy z was przedstawił się reszcie drużyny. Przy checkpoincie 1 opowiedz o historii swojego przedmiotu osobistego. Przy checkpointach 2 i 3 wylosujcie pytanie z karty z pytaniami do checkpointów. Tak jak już wiecie, pierwsza faza tury, faza planowania, polega na zdjęciu po jednym żetonie czasu z każdej twojej karty ciągłej. To jednak nie jedyna rzecz, którą można wtedy zrobić. Na początku tury aktywny gracz ma możliwość zakupienia dowolnej ilości kart klasy Taumiel. Karty Taumiel to karty wspomagające. Najczęściej pozwalają na bezkonfliktowe zaliczenie jednego zadania danej klasy, ale to nie jedyne ich funkcje. Koszt Taumieli zmienia się w zależności od pola, na którym stoisz. Pole bezpieczne albo checkpointy to koszt 6 kluczy dostępu. Pola Euclid to 8 kluczy, a Keter albo SCP-001 to koszt aż 11 kluczy. Inną talią kart wspomagających jest talia administratora, jednak dostępna jest ona tylko dla gracza odgrywającego postać administratora w ramach jego zdolności specjalnej. Jeśli boicie się zapomnieć kosztów danych kart, kar za niezaliczenie zadań czy kolejności tury, koniecznie trzymajcie w zasięgu kartę z podręcznymi zasadami, które w każdej chwili przypomną wam jak grać. Gdy któremuś z członków drużyny uda się na czas dostać do ostatniego zadania, SCP-001, może on odwrócić kartę awersem do góry i przeczytać jej zawartość całej drużynie. SCP-001 to zadania stricte zespołowe, które wymagają udziału całej drużyny. Często również tego, aby każdy z graczy dotarł na sam koniec planszy przynajmniej raz. Jeżeli jednak uda wam się stawić czoła SCP-001 i wygrać, gratulacje! Ocaliliście Ośrodek 19, Fundację SCP, a co za tym idzie, cały świat. Tak więc teraz wiecie już wszystko, czego potrzebujecie do rozpoczęcia rozgrywki w Escape from Site 19. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się przydatny i życzę wam powodzenia w ucieczce z Ośrodka 19. Jest jeszcze parę dodatkowych zasad i wytycznych dotyczących rozgrywki, jednak najlepiej jeśli zapoznacie się z nimi sami w trakcie przygotowań do gry. Pamiętajcie, że to nie jest gra imprezowa, a duże przedsięwzięcie z ciężkim klimatem. Jeśli tylko poczujesz w trakcie gry, że któreś z zadań jest dla ciebie zbyt niekomfortowe albo przekracza jakąś twoją granicę, nie bój się, możesz z niego zrezygnować, możesz również odejść od stołu, zrezygnować z gry, nikt cię nie będzie oceniał. Jeszcze raz serdeczne powodzenia w trakcie rozgrywki, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.